Od razu zapytamy na czacie. Cześć wszystkim. Dajcie znać proszę na czacie, czy nas widać, czy nas słychać. Ktoś tam pisze, widzę, więc... Też widzę. Chyba jest dobra wiadomość, tak. Widać i słychać. Tak, dzięki bardzo za informację. To od razu dajcie też znać, skąd dzisiaj, gdzie nas odbieracie, o tak, bo Maja, jesteś w Ostródzie, tak? Tak, dzisiaj w Ostródzie. Pozdrawiam z Mazur wszystkich. Trochę pozazdrościć, chociaż wiem, że jesteś w pracy. Jestem w pracy, tak. Ale ostatnio pojechałam na doradcę fundraisingową w tych dniach i miałam niespodziankę, bo klienci przygotowali łódkę i pływaliśmy i prowadziliśmy doradztwo w łódce. Ło, super. No, to takie dodatkowe atrakcje. No to jednak moim zdaniem ma duży wpływ na też jakby podejście do takiego spotkania. Tak. No, angażuje. Tak, tak. No też myślę, że na pewne zachowania klientów trzeba sobie zasłużyć, bo czasem się na początku badamy, czy nam w ogóle wyjdzie współpraca, no ale jak już za nami są najtrudniejsze rzeczy, czyli przełamanie się pierwsze do pozyskiwania pieniędzy z ich strony i moje wsparcie ich w tym, no to wtedy możemy się rozluźnić i pływać po jeziorze. No tak, tego się nie robi na pierwszym spotkaniu. Tak. Raczej. Ja dzisiaj też nadaję z Poznania. Tak. Dzisiaj, znaczy nie dla odmiany, bo ostatnio chyba nie nadawałem z innego miejsca. We wrześniu prawdopodobnie będę nadawał. Mam nadzieję, że gdzieś z Bieszczad. Tak przy okazji. Pozdrawiam tutaj Kraków, Katowice, widzę Warszawa, Białystok i też chyba chyba kolejny Poznań, chyba że to jest skrót od jakiejś innej miejscowości. O, ktoś jest z Landskorony, no proszę, pozdrawiam. Piękna, piękna miejscowość Landskorona. Znana tobie? Znana, tak, bo ja oryginalnie pochodzę z Krakowa, teraz głównie w Trójmieście, ale oryginalnie pochodzę z Krakowa i Landskorona jest jedną z piękniejszych miejscówek pod Krakowem. Także jest mi znana. Polecam ci, Marku, jeśli jeszcze nie byłeś, odwiedzenie Landskorony. Nie byłem jeszcze. Bo w pozostałych miejscach typu Katowice, Warszawa, no to podejrzewam, że byłeś. Kraków. Tak. Do Krakowa też się we wrześniu wybieram, także dobrze. Ciechanów jeszcze. Dobrze, to moi drodzy, 9:32, więc może zacznijmy od tego, że poprosiłbym Ciebie, Maju, o trzy zdania wprowadzenia czy powiedzenia, kim jesteś, czym się zajmujesz. No i chyba tyle. Jestem osobą, która uwierzyła, bardzo górnolotnie mówiąc, że fundraising pozagrantowy potrafi zmienić rzeczywistość społeczną. I byłam fundraiserką praktykiem, czyli zbierałam pieniądze. A teraz pracuję jako doradczyni fundraisingu, czyli pomagam społeczniczkom i społecznikom zbierać pieniądze, czyli tak zaplanować pozagrantowe zbiórki środków, żeby miało to ręce i nogi w zależności od wielkości organizacji, skąd ona jest i jacy ludzie w niej pracują i przede wszystkim jak mają wartości, co jest dla nich ważne. Kurczę, porządna pigułka. Porządna tak. Pigułka tobie, tak. Bo faktycznie właśnie myślę, że to, co jest istotne, na co zwróciłaś uwagę, że dopasować to zbieranie pieniędzy do organizacji, bo nie wszystkie organizacje mają te same potrzeby, inaczej funkcjonują i wartości, co moim zdaniem też jest bardzo, bardzo istotne. Mhm. Moi drodzy, ja jeszcze powiem dwa zdania na mój temat. Nazywam się Marek Zywert, jestem współzałożycielem serwisów Animani.pl, czyli darowizn od zakupów online, a dzisiaj się spotykamy w ramach Akademii NGO of Animani w takiej troszeczkę nowej formule, 6 pytań o i do. 6 pytań ja przygotowałem, nawet powiem szczerze, że chyba
dobre pytania przygotowałem, bo nie robiliśmy żadnych wykreśleń oraz mamy dodatkowo 6 pytań od publiczności. To może, skoro już wiemy, czym Maja się zajmujesz, to ja mam takie dodatkowe pytanie. Jak pracujesz z organizacjami? Czy to jest tak, że ten fundraising robi się, nie wiem, szkolenie i koniec, i potem już organizacja jest, jak gdyby działa z tego, co się nauczyła? Czy też to są jakieś inne formuły? Bo ja powiem szczerze, nie jestem szkoleniowcem fundraisingowym i nie wiem, jak to funkcjonuje. Trochę wiesz, tutaj to jest trochę kokieteria z twojej strony, ale miło, że pytasz i dajesz mi przestrzeń, żeby się wypowiedzieć na ten temat. Jeżeli zwraca się do mnie organizacja, chcemy zbierać pieniądze pozagrantowo, jak to zacząć? Często umawiam się z nimi na bezpłatną zapoznawczą rozmowę przez internet, żeby zobaczyć, jaki jest ich kontekst i jaka jest ich wiedza, bo możemy się umówić na cykl doradztw, to jest najczęściej pół roku, 15 godzin zegarowych przez pół roku, kiedy razem planujemy kampanię fundraisingową, czyli mówiąc bardziej po polsku, zbiórkę pieniędzy, najpierw wybierając podczas tych doradztw metodę, która będzie dopasowana do tej organizacji, bo kto inny organizuje zbieg charytatywny, ktoś organizuje kwestę tradycyjną, ktoś będzie robił zbiórki w supermarketach terminalami płatniczymi, ktoś inny będzie wykorzystywał wydarzenia takie jak koncerty, także szukamy, co będzie najprostsze dla danej organizacji, najbardziej naturalne, najbardziej spójne też z osobami, które są ich sympatykami albo mogą być ich sympatykami. Bardzo często też zapraszam moich odbiorców z doradztw na 3-dniowe szkolenie Mio Szkoła Fundraisingu, gdzie daję podstawy takie szkoleniowe ze szkoleń polskich, międzynarodowych, jak się szkoli fundraiserów, a oprócz standardu... Czyli poczekaj, jak się szkoli fundraiserów, czy to ja dobrze rozumiem, że może oni później w swojej organizacji mogą szkolić dalej, tak? To jest tego rodzaju wiedza. Trochę tak, aczkolwiek jak idziesz na szkolenie jako osoba, która chce zbierać pieniądze, jak idziesz na szkolenie, to też idziesz po to, żeby przepracować w sobie pewien sposób myślenia, bo ludzie się bardzo boją zbierania pieniędzy zwykle na początku, czyli nie czujemy się komfortowo z mówieniem o pieniądzach i kiedy jest ułożony program szkolenia, to oczywiście, że jak się nauczysz, możesz dalej szkolić innych w organizacji i nawet super, żebyś po powrocie ze szkolenia zrobił spotkanie w organizacji i na przykład przekazał wiedzę dalej. Tak, popatrzcie, jest kilkadziesiąt sposobów pozyskiwania pieniędzy. Chcę wam opowiedzieć o tych, których się nauczyłem. Wybierzmy coś dla siebie. Natomiast szkolenie to jest też ćwiczenie z wystąpień publicznych pod kątem fundraisingu. To są ćwiczenia takie coachingowe z pracy na własnych wartościach. Po to, słuchajcie, żebyśmy kiedy wyjdziemy na zewnątrz z naszej organizacji do otoczenia i będziemy mówić o pieniądzach, żebyśmy się czuli, że robimy to z klasą, a żeby to robić z klasą, musimy zrozumieć, co to znaczy z klasą dla nas, czyli w praktyce. Ale właśnie, to czy ja dobrze rozumiem, że tak na dobrą sprawę to w dużej mierze jest praca nad tą osobą, która przyjeżdża na takie... w sumie warsztat, tak? Bardziej niż szkolenie. Żeby ta osoba wypracowała, dlaczego ona w ogóle chce to robić. Czyli znalazła wewnętrzną motywację. Tak. Czyli zdarza się po takim warsztacie, że ktoś w ogóle nie przekonany do fundraisingu z wyobrażeniem, że to jest żebractwo, wychodzi i mówi po tym warsztacie, mówi do swojego zarządu, chce zmienić umowę na umowę fundraisera, umowę o pracę z wami, a zdarza się, że ktoś powie cholera,
ja nie będę zbierać dla tej konkretnej organizacji, z powodu której tu przyjechałam czy przyjechałem, pieniędzy, bo sobie uświadamiam, że nie utożsamiam się z nią na tyle, żeby wyjść z tej swojej strefy komfortu i poprosić o pieniądze, bo to dla mnie nie ma sensu. Może nie dlatego, że nagle stwierdzam, że organizacja nie działa dobrze, tylko że to nie jest moja sytuacja. Czyli jak ktoś z zarządu jakiejś organizacji teraz nas słucha, to może być troszeczkę przerażony w wysyłaniu fundraiserów na takie szkolenie, bo oni się mogą za bardzo uświadomić. Tak, tak, tak. Pozdrawiam zarządy, ale też bardzo często, szanowni państwo z zarządów, przyjeżdża i fundraiser, i osoba z zarządu, i oni sami zaczynają rozumieć. Bardzo często mam takie zespoły na tym intensywnym szkoleniu dwóch, trzech osób, gdzie ktoś z zarządu, ktoś, kto współpracuje, często wolontariusz, razem wypracowują podczas szkolenia swoje komunikaty fundraisingowe, swoje plany kampanii i robią to równolegle na tym samym warsztacie, szkoleniu, na MioŠkole, i dochodzą razem do wniosków, w którym kierunku iść, czyli rzadko jest taka sytuacja, że taka bardzo dramatyczna, to raczej jest sytuacja, że ludzie razem dochodzą do wniosku. Powiem wam, że bardzo często jest tak, że to osoby, które są wolontariuszami, zachęcają swoje zarządy, organizacji, w której są wolontariuszami, w które bardzo wierzą, do tego, żeby się przeszkoliły, żeby to zarządy dobrze zrozumiały, jak zbierać pieniądze. To bardzo często jest w tą stronę. Tak, myślę, że ta świadomość jest bardzo istotna i tak szczerze powiedziawszy, chyba to jest taka przewaga organizacji pozarządowych nad biznesem, że ta świadomość, ponieważ ona jest ważniejsza, to ona częściej się pojawiają rozmowy na temat wartości i ktoś dochodzi do wniosku, ja do tego miejsca nie pasuje, tak? Albo ja do tego miejsca super pasuje, jestem tam, gdzie powinienem być, tak? To jest to moim zdaniem to jest akurat przewaga organizacji pozarządowych nad biznesem, że te wartości są częściej tematem rozmów na różnych poziomach. Ale takie moje drugie pytanie, troszeczkę związane z fundraisingiem i to już takim trochę międzynarodowym. Czyli wiem, że w czerwcu byłaś na Litwie, byłaś w Kownie i tam miałaś okazję wystąpić. Jeśli dobrze pamiętam, to byłaś jednym z głównych mówców podczas konferencji fundraisingowej. Czy jesteś w stanie nam powiedzieć, jakie są, nie wiem, podobieństwa, jakie są różnice pomiędzy tym, jak, nie wiem, podchodzi się, czy jak wygląda fundraising na Litwie, a jak wygląda to w Polsce? Albo może w innych krajach, bo chyba doświadczenia z innych krajów też masz. Tak, dzięki za pytanie. Tak, mam z Europy Wschodniej i Zachodniej doświadczenia. To był mój pierwszy raz w życiu w ogóle na Litwie i od razu zawodowo w Kownie, czyli dawnej stolicy Litwy, z którym to Kownem Litwini się bardzo utożsamiają. I byłam główną mówczynią na konferencji, gdzie było 100 organizacji z całej Litwy, czyli mogłam też wymienić się doświadczeniami z ludźmi z całego kraju i podzielić się doświadczeniami i ich posłuchać. Co mnie bardzo zaciekawiło, to to, że jest to bardzo mały kraj, gdzie jest mało mieszkańców, ale kraj, w którym wiele rzeczy dobrze funkcjonuje. No to od razu podam przykłady. Ich strony internetowe organizacji, przejrzałam ileś litewskich stron internetowych organizacji pozarządowych, żeby rozumieć, gdzie jestem i co za sytuacja, mają bardzo ciekawą stylistykę. Ni to słowiańską, ni to skandynawską, litewską. Bardzo ciekawy design, taki kolory kojarzące się z jasnym światłem, z takim skandynawskim uporządkowaniem. Mają dobre przygotowanie, jeżdżą za granicę, żeby się uczyć, a z drugiej strony
jest to mały kraj, więc nie ma tego środowiska fundraiserów, też tylu takich osób jak ty, które prowadzą firmy, wdrażają innowacje na rynek ich lokalny, czyli muszą czerpać z zagranicy. I coś, czego się bardzo, czym się bardzo zainspirowałam, to miałam rozmowę jedną z na Litwie, gdzie powiedzieli mi coś takiego, bo występowałam w radiu litewskim i patrząc na mój wyraz twarzy, jak usłyszałam o profilu tego radia, oni powiedzieli: słuchaj, ale to nie jest tak jak u was w Polsce, bo my śledzimy, jak wygląda sytuacja mediów u was w Polsce. To jest tak, że jak u nas jest radio, to ponieważ jesteśmy małym krajem, to radio musi zapraszać różne osoby o różnych poglądach i staramy się łączyć bardzo mocno ludzi, bo nie ma nie wiadomo ilu radiostacji, więc jak działasz w małym kraju, to doprecyzujmy, tak? Doprecyzujmy, to jest radio profilem zbliżone do polskiego Radia Maryja. Tak, znaczy tak, nazywa się identycznie, Radio Maryja, tak. A identycznie się nazywa nawet. W ogóle się dowiedziałam, że jest, słuchajcie, coś takiego jak międzynarodowa rodzina, jak to powiedzieć, radiów, Radii Maryja. I te radia są zupełnie inne niż polskie Radio Maryja, gdzie na przykład oprócz tego, co pewnie jest fantastyczne dla osób wierzących, na przykład osób starszych, że mogą się pomodlić słuchając radia zamiast słuchać głośnej muzyki, to gdzieś tam w tym naszym radiu jest sporo polityki z tego, co słyszałam. A w tych radiostacjach w innych krajach, w tej rodzinie Radia Maryja, to jest po prostu... no głównie radio związane z tym, że jest ta modlitwa dla osób wierzących, ale też są informacje pokazywane z różnych perspektyw i dlatego ja tam między innymi trafiłam. Czyli na tym przykładzie mi powiedzieli: słuchaj, jak jesteś w kraju, gdzie jest tylko kilka milionów mieszkańców i chcesz cokolwiek robić, to musisz się z innymi dogadać. To taki przykład. No tak, to czyli po prostu u nas jest kryzys urodzaju i mamy bardzo duży wybór, co powoduje, że mamy za łatwo, tak można powiedzieć. No chyba tak, tak. I też mamy za łatwo, my też siebie nie doceniamy, bo to, czym chciałam się z wami podzielić, to jak jeździłam na Ukrainę, też zawodowo na Ukrainę jeździłam już w czasie wojny, bo miejmy świadomość, że wojna trwa od roku bodajże 2014, a nie od tego roku. Teraz jest większa eskalacja. Jak i teraz, jak byłam na Litwie, to co jest bardzo ciekawe, to że oni również w obszarze fundraisingu i w obszarze rozwoju organizacji pozarządowych patrzą na nas z takim naprawdę żywym zainteresowaniem. W sensie patrzą na nas z nadzieją i Litwini, i Ukraińcy, że będziemy liderem regionu. W rozmowach branżowych, zawodowych mówią często: widziałam, że u was jest ileś rozwiązań, duża obfitość rozwiązań, jeżeli chodzi o platformy crowdfundingowe. Albo chociażby to, co ty robisz, Marku, czyli między innymi ta wiodąca rzecz, którą robisz, czyli darowiznę od zakupów, co przecież wdrażasz od iluś lat w Polsce. Także oni to obserwują i mówią: u was jest tyle rozwiązań, my jesteśmy krajami, w przypadku Litwy małym krajem, w przypadku Ukrainy w zupełnie innej sytuacji politycznej, gospodarczej, więc patrzą na nas jako tych, od których by chcieli zaciągać wiedzę. To nie jest tak, że zawsze nas lubią i mówią: o, kochamy Polaków, albo nie mamy z wami problemów, jeżeli chodzi o historię, jest wręcz przeciwnie, ale patrzą na nas jako na kraj silny, ponieważ i to z tym też się spotkałam, jak byłam w pracy w Albanii, jak szkoliłam w Albanii. Mimo że tutaj odległość jest większa, to nie są nasi sąsiedzi, ale też Albańczycy patrzą na nas: wow, byliśmy w Warszawie, jakie niesamowite miasto, jak rozwinięte. Czytaliśmy o waszych organizacjach pozarządowych, niesamowite, z ilu narzędzi fundraisingu, czyli sposobów finansowania, wy szkolicie. Czyli oni wszyscy
czy nas lubią, czy nie, patrzą na nas z tym oczekiwaniem bycia liderem regionu. A jak my sami na siebie patrzymy, no to chyba tutaj wszyscy zgromadzeni wiemy, że tych antagonizmów wewnętrznych jest tyle, że się nie że nie korzystamy w pełni z tego. Możliwości, tak, tak. Czyli ja dobrze rozumiem, że to jest tak, że mimo tego, że oni jak gdyby no, mogą kogoś nie lubić, ale jak ktoś coś robi dobrze, to po prostu to widzą, doceniają i no kurczę, kopiują, tak pewnie. No tak chyba można powiedzieć, że lubię, nie lubię, ale jak coś działa i ktoś coś robi dobrze, no to dlaczego z tego nie skorzystać? Tak to rozumiem, tak to rozumiem. I ja zadałam przy takim obiedzie, gdzie byli mówcy konferencji, na której właśnie ja byłam główną mówczynią na Litwie, co też mnie zdziwiło w tym sensie, że wzięli akurat kogoś z Polski i wzięli mnie przez rekomendacje, jakieś opinie, ale że bardzo się odnosili do Polski i do kogoś z Polski właśnie, wiesz, nie z Anglii, nie z Niemiec, tylko z tego tutaj najbliższego kręgu, czyli jakby chcieli przykładów z kraju, który jest obok, a nie jest całkowicie oddalony, prawda? Poczekaj, bo straciłam wątek, bo się nakręciłam, a chciałam jeszcze do tego coś dodać. No, mówiłaś na konferencji podczas rozmów z osobami. Tak, tak, że się ich wprost spytałam, jaki oni mają odbiór Polski, Litwini, i mówili, że no nie za fajny. Wiecie, są między nami te historyczne antagonizmy, ale patrzą na nas jako na tego silniejszego, już pomijając fakt, że w obecnej sytuacji no, politycznej, tak bardzo krótko do tego nawiązując, oni się interesują naszym wojskiem, czy my się zbroimy, co my robimy, czy my jesteśmy silni i chcemy być silni, ponieważ nas pokładają nadzieję jako kraju, który rozumie ich kontekst i jest zainteresowany tym samym i jest zupełnie inny niż kraje zachodnie, prawda? Także, no tak, 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 tak. Także ta sytuacja polityczna, myślę, że podbiła jeszcze, wiesz, te rzeczy społeczne, że działajmy razem i uczmy się też od siebie nawzajem i zaciągajmy wiedzę również z fundraisingu z Polski. No to moim zdaniem, kurczę, no powinniśmy być dumni, tak? Tak. Tak. No, bądźmy dumni, bo widocznie coś robimy dobrze, skoro chcą nas obserwować i pewnie kopiować. Odnośnie kopiowania, to zawsze mi się przypomina taka jedna rzecz, jak Chińczycy podchodzą do kopiowania, tak? Którzy znani byli z tego, że kopiowali wszystko i kopiują wszystko na potęgę, dlatego że w ich przeświadczeniu, jeśli kopiujesz kogoś, to jest najwyższy wyraz uznania dla tej osoby, ponieważ ktoś w takim razie coś zrobił dobrze, skoro warto go skopiować. Także czasami po prostu nie bójmy się kopiowania, oczywiście z zachowaniem praw autorskich, ale wspomniałaś o takiej o właśnie sytuacji, która jest w tej chwili w Ukrainie. Do tego jeszcze, no to ostatnie dwa lata nas trochę, że tak powiem, przetrzepały, tak? Najpierw pandemia, jak gdzieś ostatnio słyszałem, że jedna z organizacji nie może wnioskować o status OPP, dlatego że mieli 3 miesiące przerwy w trakcie pandemii, nie z własnej woli oczywiście, więc to są takie sytuacje, które nas teraz dotykają, plus do tego wojna, plus inflacja, koszty życia, koszty kredytów, to my wszyscy po prostu widzimy, wchodząc do sklepu. I to oczywiście są zagrożenia pod tytułem kurczą się budżety domowe u wielu naszych darczyńców i niestety pomaganie gdzieś tam, mówiąc kolokwialnie, wylatuje z budżetu. Ale jakie widzisz też może szanse, tak? No bo te zagrożenia pewnie łatwiej nam wymienić, ale też jakie widzisz szanse dla organizacji, czy szanse takie związane z fundraisingiem, pozyskiwaniem pieniędzy właśnie z powodu tej trudnej sytuacji? Myślę, że trudna sytuacja, w której jesteśmy, jest też taką sytuacją, kiedy coraz więcej darczyńców zadaje sobie pytanie, co to znaczy mądre pomaganie. Przynajmniej ja się z tym zetknęłam.
że darczyńcy zrozumieli już sami, chociaż nie zawsze sami przed sobą to przyznają, że pomaganie akcyjne, bo COVID, walka medyków z COVID-em, pierwsza fala uchodźców po największej eskalacji wojny na Ukrainie, kiedy no, dawaliśmy, no bo chcieliśmy reagować, ale teraz darczyńcy się orientują, nie na tym polega mądre pomaganie. I teraz dla fundacji i stowarzyszeń jest moment, kiedy możemy mówić ludziom, czym jest mądre pomaganie, i oni wręcz od nas oczekują, żebyśmy powiedzieli, co to znaczy długoterminowo załatwiać temat społeczny. Czyli coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie, no jest, mamy wielu nowych obywateli, no to jak można im długoterminowo pomóc, ale też pomagajmy naszym obywatelom, bo jak my nie będziemy silni, to nie jesteśmy w stanie z tych nowych wciągnąć w swoją codzienność, bo ludzie to widzą i ludzie to czują, że nie jest, że ta akcyjność nie jest zdrowa, i pojawiają się pierwsze zbiórki, które odwołują się do komunikatów w rodzaju: chcesz pomóc długoterminowo, zrób to, to i to. Pojawiają się akcje nawiązujące do mądrego pomagania, czyli wykorzystajmy tę sytuację, żeby skontrastować akcyjność, skontrastować przez pokazywanie nie co jest źle, tylko czym jest mądre pomaganie, czym jest długoterminowe pomaganie w naszym konkretnym dziale, dlatego że czym innym będzie informowanie przez hospicjum, że potrzebuje stałej pomocy, bo nie dość, że chce jak najlepiej opiekować się polskimi pacjentami, to jeszcze przyjęło iluś pacjentów z Ukrainy, bo to są konkretne sytuacje. Inaczej będzie dom samotnej matki, które ma, tak jak jedna z moich klientek ma matki Polki z dziećmi, to jeszcze ma teraz matki Ukrainki z dziećmi. Co innego będzie schronisko dla zwierząt, które ma polskie psy, teraz jeszcze ma ukraińskie psy. Musimy pokazać przez tą sytuację, która nas totalnie przeciąża, że nie dość, że nie przestaliśmy działać jako społeczniczki i społecznicy, ale żeby dalej działać, to potrzebujemy długoterminowego finansowania naszych rachunków za prąd w tych wszystkich placówkach, naszych etatów, po to, żeby móc nagle pomóc 300 osobom, a nie 200. Czyli no tak, bo czyli w związku z tym, że bo może tak, ja tak powiedziałem, że ta pozycja na z budżetu domowego na pomaganie ona wylatuje, ale rozumiem, że to raczej jest tak, że ona jest dokładniej oglądana i ta decyzja jest bardziej świadomie podejmowana, tak? Czyli darczyńcy są po prostu też trochę głodni wiedzy tego, żeby im pewne rzeczy wyjaśnić. To chyba tak, to nie, nawet bym tak powiedział po sobie, tak, że ja pierwsze 2 tygodnie, kiedy zaczęła się właśnie ta eskalacja, byłem mega zestresowany, pewnie nie ja jeden i pewnie u wielu osób to się utrzymuje i tak na dobrą sprawę nasi darczyńcy też tam są i oni chyba potrzebują takich drogowskazów. Tak to można zrozumieć, że to jest moment, kiedy możemy po prostu do nich dotrzeć, bo oni chcą przyjmować wiedzę, rzetelne informacje i to właśnie, co mówisz o mądrym pomaganiu. Czy to się zmieni, ta nasza akcyjność, taka, że tak powiem, polska akcyjność? Nie wiem, to pewnie lata, zanim będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie, ale to faktycznie chyba ten moment można wykorzystać do tego, żeby pokazać, jak mądrze pomagać. Tak się zastanawiam jeszcze, czy w samych organizacjach, znaczy to jest z jednej strony obawa, moja obawa, z drugiej strony też taka naturalna kolej, że to widać było po firmach, po restauracjach, które w okresie pandemii były zamykane,
I tutaj jest moim zdaniem taka analogia, że jak gdyby przetrwali najsilniejsi i z jednej strony zgarnęli pewnie większy kawałek rynku, z drugiej strony pewnie zatrudniają teraz już osoby, które pracowały kiedyś wcześniej w słabszych firmach, które sobie nie poradziły. Ja myślę, że to jest też coś, co nas czeka w organizacjach. W związku z tą obecną sytuacją. I to z jednej strony oczywiście zagrożenie, ale z drugiej strony no szansa dla wielu organizacji, tak? Nie wiem, czy ty już widzisz, że jest większa liczba wolontariuszy dostępna na rynku, czy są jakieś takie sygnały? Nie, wolontariuszy jest coraz mniej, zarówno w małych miejscowościach, jak i w dużych miastach, bo jeżdżę i tu osobiście spotykam się z ludźmi i słucham ich sytuacji. Wyzwaniem jest to, że ludzie się trochę pozamykali w domach również po pandemii, że trudniej jest ludzi zmobilizować do wolontariatu. To mam zgłoszenia z całej Polski o tym. Natomiast to, że przetrwają najbardziej sprawni, również jeżeli chodzi o działalność pomocową, czy tutaj jak Baśka pisze, przetrwali pomysłowi elastyczni, to zdecydowanie fajna uwaga. Też bym się z tym zgodziła, że obserwuję, że też te osoby, które potrafią komunikować po ludzku, a z tym się wiąże fundraising, co naprawdę robią, czyli docierają do darczyńców właśnie tą mądrą komunikacją o tym, czym jest pomaganie, to te osoby idą cały czas do przodu. Czyli jasne, masz oczywiście rację, że się zmienia sytuacja wielu ludzi na gorszą, rosną raty kredytów, jest inflacja, ale też przez to szaleństwo ostatnich lat związanych z pandemią, z wojną i też to, co media robią z jednego i drugiego, ludzie zaczynają rozumieć, gdzie są pokazywane skrajności. I niektórzy nowi ludzie, jak to obserwuję, nowi w sensie, którzy wcześniej nie dawali sobie przestrzeni na dostęp do takiej informacji, zaczynają sobie zadawać pytania. No to chyba to nie są takie skrajności, w sensie, że zawsze musimy ratować rzeczy, że może trzeba rzeczy utrzymywać, żeby były jak najlepsze dłużej. I zaczynają sobie zadawać pytanie, czym co jest. I to faktycznie może wpłynąć na to, że najlepsze, że przetrwają takie najsensowniejsze inicjatywy. No tak jak Baśka napisała ci pomysłowi elastyczni, tak? Czy dodać można pewnie do tego dobrze zorganizowani? No i kurczę, fundraising, pieniądze, dobrze policzeni, tak? Czyli organizacje, które też wiedzą na co ich stać, co mogą inwestować i wiedzą jak zbierać. I tym akcentem chciałem przejść do pytania już kurczę czwartego, bo przed nami końcówka roku, tak? Czyli no taki sezon, gdzie ta wrażliwość na pomaganie, ja tak to nazywam, jest większa, zwłaszcza w grudniu. Czy są jakieś szczególne działania, na które twoim zdaniem warto w tym roku postawić właśnie w tym takim ostatnim kwartale, czy w takiej kompletnie końcówce roku, czyli gdzieś tam pewnie listopad, końcówka listopada, grudzień. Czyli tak, przede wszystkim komunikacja, że pomagacie długoterminowo, cokolwiek byście nie robili, jeżeli faktycznie pomagacie długoterminowo, no bo oczywiście są organizacje, które zajmują się jakąś akcyjnością z definicji, nie wiem, organizacja, która odnajduje na rynkach zagranicznych skradzione podczas II wojny światowej polskie dzieła sztuki i chce szybko je wydobyć, wydobyć z tego miejsca, to jest działanie akcyjne, czy ktoś, kto zbiera na operację pojedynczą innej osoby, no to jest z definicji akcyjne, ale
Ale pokażcie, nawet jeżeli te rzeczy robicie akcyjnie, bo to jest ich natura, pokażcie, że się znacie na tym, co robicie i robicie to długoterminowo. Czy macie doświadczenie po prostu. Czy macie doświadczenie. Pokażcie swoją wiedzę i pokażcie swoje wartości. Czy będziecie robić mikołajki przed świętami, zbierać wtedy pieniądze, czy będziecie robić kwesty przedświąteczne, czy będziecie robić na 1, 2 listopada zbiórki na cmentarzach, bo i tak je robicie. Komunikujcie przy tym waszą autentyczność, waszą wartości i że robicie rzeczy od dawna, że się znacie, nawet jak nie jako organizacja, to jako człowiek. Nie bójcie się pokazywać waszej wrażliwości, autentyczności, czyli mówić o swoim doświadczeniu. Czasem to jest, to sobie trzeba wyćwiczyć, ale co ludzi porusza? Ludzi porusza, jeżeli mówisz prawdę, czyli prowadzę organizację na rzecz osób ze spektrum autyzmu, bo na przykład jestem matką dziecka z autyzmem i dla mnie jest bardzo ważne, żeby ono po mojej śmierci nie trafiło do DPS-u, dlatego zbieram na mieszkania wspomagane i robimy to zarówno dla naszych obywateli, jak i teraz pomagamy jeszcze nowym. Czyli pokaż to, co jest dla ciebie ważne. I przede wszystkim bym zwróciła uwagę na to, jak się komunikujesz i że komunikuj to mądre pomaganie, bo to jest na to najlepszy moment, bo ludzie widzą uwarunkowania. No i na pewno ważną rzeczą drugą jest, żeby zobaczyć, jakie są trendy, innowacje w fundraisingu i szukać nowych narzędzi, chociażby do zbiórek. Tutaj też Marku, z tego co wiem, no chociażby wy dostarczacie różnych rozwiązań generowania QR kodów, robienia skarbonek podczas quest przykładowo. Tak, tak. Czyli ja wolę nie wchodzić w ten temat, bo tego jest bardzo dużo. Tak, czyli robisz questę, zobacz, czy to musi być tylko wrzucenie grosza do puszki, czy możesz dodać na przykład kod, który skanuje swój darczyńca telefonem i robi przelew na organizację, czyli dodaj nowe narzędzia z fundraisingu, o to mi chodziło, czyli przede wszystkim komunikuj długoterminowe wspieranie, swoje doświadczenie i mądre pomaganie, po drugie dodaj jakąś innowację, ale nie za dużo, coś takiego, co ci lekko przyjdzie, jak robisz kwestę, to kod, jak robisz bieg, to zrób bieg wirtualny. No może to nie koniec roku, to nie największy sezon na biegi, ale zastanów się, czy wykorzystać, czy możesz jakoś nawiązać współpracę ze sklepami, żeby przy płaceniu rachunków ludzie mogli zrobić darowiznę na twoją organizację, jeżeli jej specyfika pozwala na to, czyli jest to szeroko rozumiany cel. Czyli szukaj tych innowacji, tych nowych metod, które wchodzą, związane z tym, że się bardzo informatyzujemy. Dodaj coś, ale też nie odchodź od rzeczy tradycyjnych nagle drastycznie, bo to, no bo to może być nie do udźwignięcia. Tak bym powiedział, że skoro robisz coś od iluś tam lat i dobrze ci to wychodzi, to po prostu kontynuuj, bo to też jest jakiś pewnie taki symbol, że to są twoje wartości, tak? Że skoro coś robisz, to dobrze się w tym czujesz. Więc kontynuuj, ale dodaj coś nowego. Tak, tak a propos właśnie tego zbierania, bo my rzeczywiście, ja najchętniej bym opowiadał o darowiznach od zakupów online, ale takich offline, no to ja widziałem w Wielkiej Brytanii taki fajny przykład. W Polsce jeszcze nie, gdzie w jednym sklepie takim, to był coś, ale jakiś taki spożywczy, tak, gdzie podchodziłeś do kasy, no to kładłeś tutaj pieniądze, a jak gdyby przed tobą wmontowana w tą ladę była taka puszka, więc jak odbierałeś drobne czy resztę, to mogłeś, nie wiem, przesunięciem ręki po prostu wrzucić te pieniądze od razu do tej puszki, tak? Jak miałeś jakieś, nie wiem, tam drobiazgi, no to od razu jak gdyby zsuwałeś te pieniądze prosto do takiej puszki jakiejś organizacji, która była stawiana. To moim zdaniem było mega fajnie zrobione, no bo to było wkomponowane bardzo umiejętnie w miejsce, gdzie ktoś po prostu może prosto, tak? Bo
zwróćmy uwagę, że no my dzisiaj żyjemy w takim świecie, że ponieważ mamy bardzo dużo informacji, no to doceniamy to, co jest proste. I mimo wszystko podniesienie pieniędzy i włożenie do puszki obok jest bardziej wymagające niż, nie wiem, przesunięcie tego i od razu wrzucenie. Drobiazg, ale czasami może być istotny. Nie znalazłem badań na temat tego, jak duża jest skuteczność i ile więcej można zebrać dzięki przesunięciu niż dzięki podniesieniu i wrzuceniu, ale myślę, że ciekawy pomysł do zastosowania. To teraz tak a propos tego, co się będzie zbliżać, czy to, tego, co się będzie działo we wrześniu, bo trafiłem u Ciebie na coś takiego jak masterclass zarządzania projektami, może projektami fundraisingu, no i takie fajne nowe słowo masterclass. Czy możesz to rozszyfrować, o co w ogóle chodzi? I trochę mnie projekty w fundraisingu, tak jak ja rozumiem, bo cały czas funkcjonuję ja osobiście w takim środowisku projektowym, gdzie mniejsze, większe projekty realizujemy tak na dobrą sprawę w Funny Money non-stop. Tak, no jeśli możesz powiedzieć, o co będzie chodziło, bo wiem, że tam też chyba to będzie z kimś będziesz to prowadziła i to takie profesjonalne podejście do zarządzania projektami właśnie w kontekście fundraisingu. No i oczywiście magiczne słówko masterclass, które no, rozumiem, że ono jest fajne i powinno przyciągnąć, jak możesz je rozszyfrować. Podczas tego spotkania nie będziemy mówić o podstawach fundraisingu, tylko będziemy podpowiadać narzędzia do planowania zbiórki pieniędzy kampanii fundraisingowej. Dlatego masterclass, bo nie będziemy wracać do podstaw, czyli osoby, które się zapisują na masterclass, dostają od nas informacje, jak się też przygotować do tego spotkania, żeby nie zaczynać od punktu zero, tylko, czyli to nie jest spotkanie dla kogoś, kto nie wie, czym jest fundraising, nie ma w ogóle pojęcia, jak zbierać pieniądze typu czy kwesta, czy darowizna od zakupów, nigdy nic, tylko dla kogoś, kto chce porządnie zaplanować. I zauważyłam, moi drodzy, że planowanie jest jedną z naszych najsłabszych stron w trzecim sektorze. To ja. No. Będę o tym dzisiaj pisał i o 14 mam live, na którym będę mówił o procesie przygotowywania, który zawsze jest moją taką trochę kulą u nogi. Twoją? A tak. To bym nie powiedziała. Tak. No a jednak. Bo mam wokół siebie ludzi, którzy mówią stop, przemyślmy. A. No czyli jesteś typem wizjonera takiego. Chyba najwidoczniej tak. Tak upraszczam oczywiście, bo to jakim to jest typem i takie rzeczy to też jest często krzywdzące, ale w tym kontekście po prostu pewnie jest wizja i... Tak, ja już bym chciał działać od razu, tak, ale tak. Trzeba ja się przygotować. Tak, ja też tak mam, jest coś do zrobienia, jestem już za drzwiami. Już wydaje mi się, chwilę z kimś pogadałam, wszyscy mówili, że tak, to jestem już za drzwiami, a oni wracają i przecież jeszcze trzeba coś ustalić. Tak, czyli rozumiem, że na tym będziecie się też skupiać, tak? Czyli jak zaplanować, jak się przygotować do tego fundraisingu, a niekoniecznie, że na taka, a nie inna akcja. Okay. Tak, chociaż będziemy dawać przykład konkretnej rzeczy, bo ja jestem fundraiserką i doradczynią fundraisingu. Napisałam też e-booka Narzędzia fundraisingu w Polsce, gdzie około 30 metod zbierania pieniędzy jest też rozebrane na kroki, tylko to są kroki takie w kilku punktach, które jeszcze potem można rozbierać, ale na kroki, jak je wdrożyć. I miałam cały czas poczucie, że do tego dobrze by było jeszcze zaprosić osobę od zarządzania projektami, czyli od planowania procesów, która podpowie, jakie narzędzia do zarządzania projektami stosować, żeby coś wypaliło, czyli przykład programu dostępnego dla wszystkich, z którego możemy korzystać w zespole naszej fundacji i stowarzyszenia, gdzie sobie będziemy na fajnej mapce wpisywać role, rozdawać role i jak mamy zrobić kwestę, to możemy od razu zobaczyć, Marek ma zrobić to, Maja to, Zosia to, Jakub to i kto na jakim etapie jest, co zrobił i też który etap następuje po którym, bo... Halo, halo?
Zamroziło cię, Maju, i nie słychać cię, więc szybka ten informacja. Nie słychać cię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba nie tylko ja nie ten, czy tylko mnie wycięło. Dajcie znać, czy tylko mnie wycięło, czy mnie słychać. Wycięło cię, Maju. Nie słychać cię, gdzieś cię wyrzuciło chyba. O, będziemy. Pewnie za chwilę do nas wróci. Marka słychać. Dobrze, to jest dobra informacja, że mnie słychać. Ja to, co chciałem w międzyczasie też. O, jesteś, dobrze. To nie powiem tego, co miałem w międzyczasie powiedzieć. Włącz tylko mikrofon i jesteśmy z powrotem. Okej, okay. nie wiem o co chodzi, ale tak jak wam mówiłam, ja się dużo przemieszczam, dzisiaj też jestem w nowym dla siebie miejscu, mogę znikać. Więc wracając do wcześniejszego wątku, słuchajcie, zauważyłam, że mamy wyzwanie w pracy doradcy z zaplanowaniem nawet prostych procesów, bo często społecznicy jesteśmy wizjonerami właśnie, czyli jak mamy jakąś misję, no to za nią stoimy w pełni, trzeba coś zrobić, no to działamy. Inaczej byśmy się nie zajmowali też no często bardzo trudnymi tematami. I jest szkolenie z fundraisingu, przychodzą organizacje i mam takie doświadczenie, że dużo ludzi widzi, wow, jest tyle sposobów, przez które możemy zbierać kasę. I jak ich pytam, to co wdrożycie na początku? To oni mówią, w tym tygodniu to, to i to, po miesiącu od szkolenia to, to i to, po roku już będziemy mieli... I zwykle przy takich osobach bardzo dużo nie wychodzi. A te osoby, które są takie, które się stłuczą, potrzebują przemyśleć, tak, potrzebują przemyśleć i powiedzą, no w tym tygodniu to ja zrobię to, ale to jeszcze muszę sprawdzić, ewentualnie mi się przesunie na miesiąc, to są najczęściej ci, którzy dowożą najwięcej rzeczy paradoksalnie. Nie to, że ci... I my weźmiemy podczas masterclass z Darią Romanowską, którą zaprosiłam do współprowadzenia, która jest project managerką z ogromnym doświadczeniem. Weźmiemy bardzo prostą rzecz jako przykład na masterclass do rozplanowania procesu, czyli instalację na stronie internetowej organizacji mechanizmu do wpłat. Taki mechanizm możecie wy sobie sami stworzyć, jeżeli pracujecie z programistą, możecie skorzystać z mechanizmu, który tutaj dostarcza Marek Zywert i jego zespół Fani Mani, czyli Fani Pay, możecie skorzystać z innych gotowych mechanizmów i tak wydaje się, no są dostarczyciele gotowych mechanizmów, chcę mieć fajne click and donate na stronie. Czyli jeszcze podpowiem, jeżeli by ktoś nie wiedział, czym jest mechanizm do wpłat, że wchodzisz na stronę internetową organizacji, zwykle w prawym górnym rogu jest wesprzyj nas, klikasz i to przekierowuje, jeżeli wpłacisz 50 zeta, wyprawka dla dzieci, jeżeli 100 zeta, tornister i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest ten podział na kwoty, jest opis, czemu odpowiadają kwoty, no i jest trochę o misji, po co na to w ogóle zbieramy. I wyobraźcie sobie, że ludzie często po szkoleniu mówią jako pierwsza rzecz, w najbliższym tygodniu albo zainstaluję mechanizm do wpłat, albo opiszę go lepiej. To jest jedno z najczęstszych postanowień. I bardzo często po pół, tak, to jest z, powiem ci, dziesiątek szkoleń, setek godzin doradczych, jedno z najczęstszych postanowień, albo przebuduję mechanizm do wpłat, albo zainstaluję. I bardzo często to długo leży. Dlaczego? Bo nawet jeżeli macie gotowe rzeczy, to jeszcze musicie sobie przemyśleć, co ja chcę tym darczyńcom zakomunikować. Jakie mam koszty? Czy mogę komunikować koszty administracyjne, czy muszę tylko takie seksowne cele komunikować w stylu bezpośrednia pomoc, bezpośrednie ratowanie? Seksowne cele fundraisingowe, czyli takie, które są atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców. Tak, a jeżeli mam te ciężkie cele typu koszty, żebym w ogóle mogła pomagać niepełnosprawnym, to najpierw muszę zatrudnić księgową i zatrudnić kogoś do biura, żeby robił ewidencję rzeczy, które są potrzebne do pomocy i tak czyli, dalej. Czy ja dobrze rozumiem, że w
trakcie tego będziecie po prostu nie mówić o tym, że to, to i to, tylko słuchaj, to jest proces i ten proces wygląda tak. Tak. I warto było po prostu przejść krok po kroku, bo to nie jest tak, że dzisiaj sobie powiesz, że uruchamiasz płatności i jutro one będą, jutro będą na stronie, bo to, znaczy tak, można tak zrobić, ale niekoniecznie będzie z tego efekt, nie? No, możesz w sensie takim... zrobić wszystko, tak. No, tak, dokładnie. Dobrze, bo czas, kurczę, nie jest z gumy i płynie nieubłaganie. Wspomniałaś właśnie o tym twoim e-booku Narzędzia Fundraisingu w Polsce, który jest dostępny na ngo.pl i tam jest takie 30 różnych narzędzi. I tak jak rozmawialiśmy ostatnio, to już tam chwila minęła od jego opublikowania. Czy tak z perspektywy czasu, czy widzisz na przykład rzeczy, które w tej chwili byś dodała do tych narzędzi fundraisingowych, albo może usunęła z tego e-booka? Mm-hmm. Czy coś tobie przychodzi do głowy takiego? Jeżeli przeczytacie e-booka, sięgniecie do e-booka, to na pewno rzeczy, które tam są, w większości są nadal aktualne, dlatego że no, kwesty ludzie robią od setek lat. I to się nie zmieni. Natomiast na pewno, jeżeli w e-booku jest opisany bieg charytatywny, to bym więcej napisała jeszcze o biegu wirtualnym chociażby, ponieważ w pandemii ludzie zaczęli te biegi robić przez aplikacje, biegi charytatywne. Czy więcej bym napisała o rozwiązaniach informatycznych, chociaż już trochę jest, no chociażby Fani Mani jest opisana, jest tam przytoczona też twoje wypowiedzi, natomiast ty tutaj pod niektórymi względami wasz zespół był jednym z pierwszych. Teraz oprócz darowizn od zakupów Fani Mani jest bardzo dużo na rynku startupów, czyli firm, które się rozwijają, które albo się rozwiną, albo się w ogóle nie rozwiną. Czyli jest bardzo dużo firm, które proponują dla organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń różne rozwiązania, które mogą przyspieszyć fundraising, szczególnie przez internet, ale nie tylko, przez różne formy wpłatomatów, terminali i tak dalej. I bym trochę więcej o tym dodała, choć też niejednoznacznie, bo to dopiero po czasie zobaczymy, kto się odpali na polskim rynku, a kto się nie odpali. Czyli na pewno tak, to bym jeszcze trochę uaktualniła i myślę, że bym dodała też trochę o takich trendach w fundraisingu, które ja bym określiła jako ekologiczny fundraising, czyli że bardzo będziemy iść w kierunku pozyskiwania zasobów za jakiś czas, ponieważ ogólnoświatowym tematem jest energia, jest woda, są materiały. I my jako organizacje pozarządowe, podobnie jak biznes, będziemy musieli, podobnie jak osoby indywidualne, gospodarstwa domowe, będziemy sobie musieli coraz lepiej przemyśliwać, szukać okazji, sposobów, żeby pozyskiwać nie tylko pieniądze, ale zasoby, co już oczywiście robimy, ale to jest taki ogólnoświatowy trend, który się gdzieś tam rozwija. Ja patrzę, że za 10 lat to będzie w ogóle już oczywiste. Teraz się dopiero oswajamy z tematem eco-fundraisingu. Eco-fundraising. No, tak. ciekawie to brzmi. Ja myślę, że to, no, nie wiem, czy my wrócimy do takiego po prostu trochę handlu wymiennego, tak? Coś może na takiej zasadzie, tak jak chyba też coraz częściej widać, że różne organizacje na przykład w podziękowaniu za darowiznę, nie wiem, wysyłają jakiś drobiazg, tak? Mm-hmm. No może to jest zbyt duże uproszczenie, że nazywamy to handlem wymiennym, ale tutaj mamy za darowiznę, a kurczę, nie wiem, może będzie za chwilę będzie może taka możliwość, żeby komuś przesłać jakąś energię.
Albo coś innego. Kurczę. Dobrze, nie wiem, tak, ten świat zmierza w bardzo różnych kierunkach. Bardzo różnych, tak. I to jest najbliższe lata, to podejrzewam, że to będzie albo rewolucja, albo ewolucja, jak kto woli. Miejmy nadzieję, że bardziej ewolucja w niektórych obszarach, ale pewnie też rewolucja. No pewnie tak. Dobrze, żeby nie zrobić za dużej rewolucji, tak, to ja już z moimi pytaniami skończyłem. Już, kurczę, dopiero chciałeś powiedzieć, Marek. Więc jeśli wy macie pytania, to rzucajcie. Ja oczywiście mam pytania, które niektóre osoby dodały podczas rejestracji na dzisiejsze spotkanie. I ja może od razu zacznę od pierwszego, czyli takie pytanie, co jest bardziej skuteczne, fundraising przez stronę albo Facebook? Bardzo ciekawe pytanie. Działania na Facebooku to są działania na pożyczonej ziemi. Pamiętajmy o tym. Algorytmy Facebooka się co chwilę zmieniają. I tak czy owak powinniśmy mieć na swojej stronie internetowej mechanizm do wpłat i mechanizm do zbierania danych od ludzi, którzy podzielają naszą misję i wartości. I to powinniśmy robić, bo w fundraisingu albo pozyskujemy pieniądze czy zasoby, albo dane kontaktowe. I strona internetowa jest naszą bazą. Te dane, które oczywiście zgodnie z prawem, w sposób etyczny i z klasą pozyskujemy, z pełnym informowaniem ludzi po co, te dane, co mamy przez stronę, je będziemy mieć. Facebook, nie odwodzę Was w ogóle od robienia zbiórek na Facebooku, absolutnie nie, ale Facebook powinien być pomocniczy i jak najbardziej bardzo dobrze działa do fundraisingu, ale nie zawsze przekazuje dane darczyńców, już różne sytuacje słyszałam od moich klientów, także skupiajmy się na przekierowywaniu ruchu na własne strony internetowe i na tworzeniu naszej własnej społeczności jako fundacji stowarzyszenia. Natomiast oczywiście Facebook może być bardzo, bardzo skuteczny też, jeżeli chodzi o sumy przez niego pozyskane. Natomiast jest to działanie na pożyczonej ziemi. I o tym ja po prostu to sformułowanie, ja chyba je to ukradnę, bo ono jest naprawdę w punkt, tak? Działania na czyjejś ziemi czy pożyczonej ziemi, tak? Gdzie właściciel za chwilę może zmienić zasady i coś się zmieni. Ja też tak trochę patrzę na to. Paweł Tkaczyk chyba z 2 lata temu nagrał taki film dotyczący generalnie content marketingu, ale on tam bardzo fajnie pokazał też chyba jedną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że to, co my wstawiamy na nasze strony internetowe, jest stałe i to będzie istniało, będzie pracowało nawet za 2 lata, 3 lata, 5 lat, a to, co wrzucamy w media społecznościowe, w zależności od medium, to żyje dłużej lub krócej, to ma określony, raczej krótki cykl życia. No tutaj wyjątkiem jest YouTube, gdzie często filmy żyją po parę lat, ale to właśnie Paweł Tkaczyk tam zwracał uwagę na to, że na przykład post na Facebooku żyje tam chyba do 6 godzin. Czyli za 6 godzin już tak na dobrą sprawę szansa, że ktokolwiek go zobaczy, jest tam na poziomie chyba poniżej 2%. I ja myślę, że to jest trochę taka też odpowiedź na pytanie, że to się uzupełnia, tak? Że oczywiście Facebook nie lubi, jak my wstawiamy linki do i ktoś ma wyjść z Facebooka, to tego Facebook nie lubi i tego nie promuje. No ale tu dobrze, na ten temat jest osobne szkolenie. Na akademiafanimani.pl przypomniało mi się, tam jest jeden takie nagranie z szkolenia dotyczące social mediów. Można tam pewnie więcej zasięgnąć. Dobrze, kolejne pytanie. Czym najlepiej zainteresować cyklicznych darczyńców fizycznych, a czym biznes? Cyklicznych darczyńców fizycznych, to rozumiem, że to są osoby, skoro są cyklicznymi darczyńcami, albo mogą być cyklicznymi darczyńcami INSPE, to trzeba zainteresować naszą misją, wartościami na przykładach, czyli odwoływać się do tych ludzi, najpierw utworzyć grupy ludzi, dlaczego oni mają być nami zainteresowani. Przykład, jesteśmy fundacją przy szkole,
docieramy do absolwentów, zaraz zbliża się wrzesień i mówimy, że czy pamiętasz, jak chodziłeś do nas do szkoły, wesprzyj nas, potrzebujemy odmalować korytarze, po których biegałeś, a może nabiłeś sobie guza. Wesprzyj nas. Uwielbiam takie opowieści. Podziękujemy Ci, wieszając, wysyłając Ci tarczę szkolną. Podpisana pani woźna sprzed lat, pani Grażynka. No nie? No to, to musi się odwoływać do Ciebie osobiście, Ty darczyńco człowieku. Oczywiście w biznesie też są ludzie, ale tam pewnie będziemy szli też w przekaz, po co coś robimy, ale w taki przekaz konkretu, czyli jakie społeczne efekty, gdzie jest ta efektywność do biznesu, gdzie jest ta efektywność w naszych działaniach społecznych. Biznes myśli bardzo konkretnie, więc... Jaki jest zysk? W naszym przypadku to nie jest zysk materialny, ale na przykład, że załatwiliśmy najlepsze leczenie w Polsce dla osoby chorej na ten typ raka i jesteśmy w tym najbardziej efektywni, możemy pomagać innym, dlatego nam warto pomóc. Natomiast biznes, moi drodzy, to jest bardzo szerokie pojęcie. Teraz jestem w Ostródzie, jak mówiliśmy na początku spotkania i tutaj pracuję z osobami z gmin wiejskich i robimy kampanie fundraisingowe. Jedno ze stowarzyszeń pozyskało 5 sponsorów, 5 firm, które im dało pieniądze w bardzo szybkim tempie, odwołując się do tego, że firmy są lokalne i pracownicy i osoby, do których dociera stowarzyszenie, też to są osoby z danego terenu. Czyli no, firma no, tak naprawdę reklamuje się do swoich pracowników i ich rodzin. No i żeby to zrobić, stowarzyszenie działające we wsi takiej i takiej, gdzie ta firma mieści się w tej samej wsi, po prostu pisze proste pismo i informuje, co robi dla lokalnej społeczności. To jest inna motywacja niż jak piszesz do korporacji z Warszawy. Czy mnie słychać? Bo przez tak, chwilę zamarłeś, Marku, i myślałam, że znowu się zamroziłeś i ja zniknęłam. To muszę się chyba troszeczkę ruszać. Tak, tak, tak. Nie, ale to jest bardzo, myślę, że bardzo ciekawy przykład, że faktycznie te biznesy są różne i dla jednego przemówi patriotyzm lokalny, tak to można chyba w skrócie nazwać, czy taki lokalny CSR, a do innego pewnie przemówi to, że my jako organizacja mamy taki budżet roczny, dzięki temu budżetowi zrobiliśmy to i to. Nie wiem, jak jesteśmy w stanie zdobyć przykład, że są inne organizacje, które robią to na przykład za wyższe pieniądze albo w jakiś sposób my nie marnujemy tych pieniędzy, no to do innych po prostu przemówią takie wskaźniki. Ja miałem przez moment taką myśl, że do indywidualnych mówimy małymi kwotami, a do biznesu dużymi, ale to pewnie nie zawsze się sprawdzi, tak? Że to z tego, co mówisz, do tych indywidualnych warto po prostu tutaj też położyć nacisk na to, że to jest taka stała zmiana, tak? Że to jest taka mądra pomoc. Mm-hmm. No wiesz, też zależy. Miałam raz darczyńcę indywidualnego, jak ja pozyskiwałam pieniądze, który mi powiedział, ja się zwróciłam o pieniądze do tej osoby. Ta osoba mi odpisała, że bardzo, bardzo majętnej osoby, że bardzo mi dziękuję, że ja się opiekuję tym tematem i ktoś to robi profesjonalnie, bo to jest związane z misją i wartościami tej osoby, ale żeby przekazać darowiznę, to ta osoba potrzebuje jeszcze tak. Zestawienia innych darowizn, oczywiście przestrzegając RODO, nie kto ile, tylko czy inni ludzie wspierają to, no bo to osoba indywidualna, ale bardzo nastawiona biznesowo, więc chciała wiedzieć, czy nawet jak da dużą darowiznę, to wiesz, czy to w ogóle wypali. Jakby jeszcze opinię kogoś zaangażowanego w temat, na temat tego projektu. Żeby zgromadzić te rzeczy, zajęło mi to pół roku. Po pół roku wysłałam do tej osoby te informacje i bardzo dużą darowizną uzupełniła mi wszystkie brakujące pieniądze, bo była jak najbardziej gotowa przekazać duże pieniądze, mimo bycia osobą indywidualną, a nie firmą w tym kontekście. Tylko musiała wiedzieć, że to jest robione porządnie i dobrze przygotowane.
Więc to bywa różnie, wiesz, też często się spotykamy z fundraisingiem i z fundraiserami z dużych miast. A jeszcze inna jest rzeczywistość małych miast i miejscowości. Ona też jest bardzo przewrotna, w sensie to nie jest tak, jak stereotypowo się wydaje czasem nam przez większość życia mieszkających w mieście, skąd oni mogą zbierać kasę, że mogą raczej małą niż dużą i tak dalej, i tak dalej. No, czyli reasumując, słuchajmy naszych darczyńców, bo oni mają często coś ciekawego do powiedzenia. To tak... Dobra, nie będę wchodził w ten temat, długi wątek, dobrze. Tu mamy pytanie od Aloszy. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem imię. Ale jak zachęcić do darowizny biznesy, które nie mogą sobie darowizny odliczyć od podatku? Mimo chęci często to ich hamuje. Czyli biznesy, które nie mogą odliczyć darowizny od podatku. Kurczę, ja w tym tematach nie jestem dobry. Pewnie to Martę musiałbym u nas zapytać, jak to wygląda z tymi darowiznami, ale z tego, co mi wiadomo, owszem, jest limit. Bo jest do 2%, jeśli chodzi o CIT, czyli spółki prawa handlowego, ale mogą odliczyć od podatku. Potrzebowałbym pewnie jakiegoś przykładu. Tu trzeba więcej informacji, bo polecam, jest też artykuł na ngo.pl o odliczaniu darowizn od podatku i oni to przygotowali, więc... Więc możesz sobie tam poszukać wyjściowo więcej informacji na ten temat. Bo tutaj to się kłania wypowiedź księgowych. Tak. Tak, my tutaj księgowymi nie jesteśmy, więc może wróćmy do innych pytań. Mam tu jeszcze takie pytanie, to chyba takie najciekawsze, które do nas trafiło. Jak zachęcić do wsparcia fundacji, którą tworzą niewidomi artyści? Bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawy przykład. Bardzo ciekawy przykład, też mi bliski, mój nieżyjący już tata, który nawiasem mówiąc był dla mnie świetnym przykładem z tego, jak w różnych okolicznościach życiowych i tak można zawsze wspierać słabszych. Mój tata przez wiele lat przed śmiercią tracił wzrok, więc... Dla mnie to jest bliski temat. Myślę, że też jeden z takich tematów, który mnie w pewien sposób uwrażliwił na innych i też dlaczego zajmuję się tym, czym się zajmuję. Ale moi drodzy, no wiele osób, które nie miały kogoś takiego w rodzinie albo sami tego nie doświadczyli, to nie mają pojęcia, co to znaczy w codziennym życiu tracić wzrok. I teraz... Żeby ludzie dali pieniądze, muszą czegoś doświadczyć, niekoniecznie w drastyczny sposób, ale doświadczyć czegoś, żeby być bardziej empatyczni, czy może nie bardziej, bo ja wierzę, że ludzie są empatyczni, tylko żeby mieli ku temu powód. Jak czegoś nie rozumiem, to dlaczego miałabym chcieć to wesprzeć? I a propos osób niewidomych, pamiętam fantastyczny koncert zespołu Blind Note, który odbył się na festiwalu Globaltica w Trójmieście, w jednym z gdyńskich teatrów, kiedy ten koncert był na rzecz osób właśnie niewidomych. I nie przez cały koncert, ale w pewnym momencie zgaszono światła w całym teatrze. Było po prostu czarno. I oni grali muzykę z tą intencją dla osób niewidomych, a my siedzieliśmy w ciemności. I było to niezwykle poruszające. Takie zestawienie właśnie tematu osób niewidomych i tej rodzącej się empatii. No a przy tym byli to po prostu fantastyczni muzycy, to też jest ważne, przyjemne doświadczenie, ale też bardzo poruszające, ale poruszające w taki sposób, nie wywlekamy flaki, mówimy jak cierpimy z jakiegoś powodu,
ale dajemy ci możliwość odczucia. Więc dla mnie naturalną reakcją było kupienie płyty z tego zespołu i naturalną reakcją była chęć wsparcia, ponieważ też czegoś doświadczyłam. To wsparcie nie było takim wsparciem z punktu widzenia litości, ale bardziej z punktu widzenia wdzięczności za dane doświadczenie i solidaryzowania się z danym doświadczeniem. To jest, myślę, fajny przykład. No, myślę, że to jest, kurczę, tak staram się sobie wyobrazić to, ale to po prostu wyłączenie po prostu zmysłu, tak? I skupienie tylko i wyłącznie na tym, no, ciekawy pomysł. Czyli tak na dobrą sprawę, taką odpowiedzią jest to, czyli pokazanie takiego realnego przykładu, realnego fragmentu życia, tak można powiedzieć, tak? Tych właśnie osób. I teraz tak zdałem sobie sprawę, że jeśli na przykład słucha nas teraz osoba, która jest niewidoma, a tylko i wyłącznie nas słucha, to czy zastanawiam się, czy my powinniśmy inaczej mówić albo inaczej się komunikować? Wątek do rozwinięcia pewnie w jakiejś przyszłości. Nam czas już troszeczkę uciekł, więc moi drodzy, my będziemy pewnie już kończyć. No tych pytań okazało się, znaczy pytań i odpowiedzi, ciekawych wątków, które się pojawiły po drodze, bo moim zdaniem to jest jednak wartość, że gdzieś tam się rozwijamy, pokazujemy sposoby myślenia, pokazujemy pomysły. Mi ta historia na temat szkoły i wspierania przez absolwentów, ja po prostu mega, dla mnie mega. Ja wiem, że to nie jest w Polsce tak rozwinięte jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam ci absolwenci uczelni przez lata wspierają po prostu tą swoją uczelnię, z której wyszli, ale no marzy mi się, żeby faktycznie szkoły też tak funkcjonowały, tak, że uderzają do swoich absolwentów, no i tutaj ta woźna pani Grażynka zrobiła robotę, także dzięki bardzo za ten przykład i że znalazłaś czas w tych swoich rozjazdach pomiędzy różnymi miejscowościami, więc dzisiaj jesteś w Ostródzie, jutro już jeszcze też w Ostródzie, czy już jutro gdzieś dalej? W Ostródzie, potem w Krakowie, w przyszłym tygodniu na Podkarpaciu, potem na Kaszubach, potem we Wrocławiu. Lubisz podróżować po prostu. No tak, zawodowo dość działam. Moje doświadczenie wynika ze spotkań z ludźmi i słuchania ich przede wszystkim. To jest dla mnie bardzo ważne. Was zapraszam, jeżeli by ktoś chciał przyjechać do Sopotu poza sezonem, ale przede wszystkim by się spotkać i mocno popracować nad fundraisingiem, to na Mio Szkołę Fundraisingu, bo w Sopocie będę 11, 12, 13 szkolić października. Też tutaj wrzucę tutaj linka od razu, gdyby ktoś chciał i od razu rozumiem, że możemy zrobić takie zastrzeżenie, że jeśli chodzi o szkołę fundraisingu, to będzie to przeżycie osobiste w dużej mierze. Przepracowanie osobiste fundraisingu. O, tak, ale kampanię fundraisingową też tworzymy, czyli jakby jeżeli potrzebujecie dokumentu, w sensie, że coś układamy, to też się układa. Ja tutaj w międzyczasie też odpowiem Tomaszu, napisz proszę do info@fanimani.pl z prośbą o kontakt, z podaniem numeru telefonu, to odzwonimy do ciebie, dobra? Tak na szybko. Dobrze, Maju, dziękuję bardzo. Życzę tobie udanej dalszej części dnia. I pewnie do zobaczenia, do usłyszenia za jakiś czas. Ja już się zapisałem na to szkolenie bezpłatne, które będzie 20 września, bo tak jak powiedziałem, planowanie, przygotowywanie różnych rzeczy to jest coś, co chciałbym, żeby trochę lepiej funkcjonowało w rzeczach, którymi się zajmuję, więc wychodzę z założenia, że zawsze mogę się czegoś nowego nauczyć, a tak jak z książkami, tak jak ja mam z książkami, że nawet jak przeczytam całą książkę, a tylko jedną rzecz zmienię albo wyciągnę z danej książki, to było warto. Bardzo fajne podejście. Tak, ale na tej zasadzie dużo książek się czyta, nie? Żeby znaleźć na samym końcu tą ostatnią jedną rzecz. Chociaż powiem ci, że niektóre rzeczy, ja jestem molem książkowym, ale no nie wiem,
Niektóre rzeczy trudno, jak to się mówi, odczytać, co się cofa, ale tak. Cofnąć, odwidzieć, tak. Ja też szukam, to mi się też podoba w twoim podejściu w ogóle bardzo, że takie mam wrażenie, że szukasz potencjału w sytuacjach, a nie dziury w całym. To jest bardzo fajne. Staram się. Super, dzięki bardzo wam wszystkim. Do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dzięki. Hej.